zdarza się raz na dekadę. Wcześniej, jeśli się nie mylę, nie było takiej postaci na terenie naszej gminy. Firma Gaz System, patronem medialnym jest Ród Pomorza, dzięki czemu relacje z tej imprezy będziecie Państwo mogli śledzić na stronach internetowych GP24 w poniedziałkowym wydaniu Wody Pomorza, a także na stronie internetowej www.wodanica.pl już najbliższy. A teraz co? Ciekawe, kto będzie pan mówił? Nie słucham cię, kochanie. Tylko proszę, proszę. Nie jest szemem. Proszę, wolisz? Tak, nie ma. Z gręcem? Nie, że tam jest. Nie, że tam jest. Dobra. Musiała się tym przygotować. Jeszcze się dalej. Dobra, Tacy, kiedy dziewczyny teraz pani muszę dzieci. Także gorąco i serdecznie zapraszam. Tak na pamiątkę jeszcze raz powiadam. 7 lat. 7 lat. Już 8. Oni mnie poprawiają. Poprzedni miał 6. Ten ma 8. Zobaczycie, jak będziecie mieli. Stworzyliśmy. Zobaczcie, pomóżcie mu troszeczkę. Rysiu, uważaj, bo to tam jest to taki nieśmiały leśny ludek. Zobaczcie, jaki piękny, jak ziarsko biega. I teraz na was. Mistrzu Łazarek, szanowne panie i szanowni panowie, jestem niezmiernie rad, że zaprosiliście mnie dzisiaj na 9. już święto gminy Damnice. Jako poseł z regionu gdyńsko-słupskiego sobie to niezwykle cenię i gratuluję, że od kilku już lat świętujecie Państwo, tworząc nową tradycję swojej małej ojczyzny, jaką jest Wasza gmina. Przedtem proszę pozwolić, że ukłonię się nisko mamom, mamusiom, bo dzisiaj w kalendarzu jest święto mamy, a każdy z nas albo miał, albo ma mamy i pozwólcie Państwo, że złożę wszystkim obecnym tutaj matkom nasze najserdeczniejsze życzenia. Brawa dla mam. Mam zaszczyt być nie po raz pierwszy w tych regionach, ale dzisiaj miałem okazję, żeby bliżej zapoznać się z gminą, zobaczyć piękno krajobrazu, spotkać wspaniałych, interesujących ludzi. I jeszcze raz się upewnić, że nasza Rzeczypospolita, nasza ojczyzna pięknieje, przyciąga wielu turystów i stwarza szanse naszego rozwoju. Nie wszystko nas cieszy i każdy z nas w życiu spotyka się z wieloma problemami, z wieloma trudnościami. Myślę, że razem będziemy mogli sobie wzajemnie pomóc, a obowiązkiem moim i moich koleżanek i kolegów parlamentarzystów jest wsłuchiwanie się w Państwa głos i reagowanie na wszystkie bolączki. Szanowni Państwo, tak się dobrze składa, że za jakiś czas, za niewiele już dni, Polska będzie gospodarzem wielkiego piłkarskiego święta, na pewno wielu z nas zasiądzie przed telewizorami, a niektórzy będą mieli okazję, aby bezpośrednio na stadionach obserwować mecze naszej drużyny. Zatem skorzystajmy z okazji i życzmy naszym biało-czerwonym, żeby odnieśli jak najlepszy wynik, jak największy sukces na polskiej drużyny, na rozpoczynających się za chwilę mistrzostwach Europy. Gdyby nie Państwa wójt, który tu koło mnie stoi, to gmina nie rozwijałaby się tak pięknie.
miał przerwę, ale powrócił do Państwa. Dobrze zrobiliście, że wybraliście Pana Wójta i w takim razie brawa dla Pana Wójta, dla szefa gminy. A ja dziękuję bardzo za miłą gościnę i ponieważ za rok będziecie obchodzić 10. już święto gminy, a więc mały, skromny jubileusz, to jeśli mnie zaprosicie, to chętnie w następnym roku także przyjadę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, były premier Leszek Miller, selekcjoner reprezentacji Polski w latach 80. pan Wojciech Ozarek, dzisiaj z naszymi znamienitymi gośćmi. I to dobra okazja, żeby wręczyć puchary, nagrody dla tych, którzy wczoraj zwyciężyli w turnieju na Orliku w Damnie. Drogi Michale, któż to taki, któż to taki. Ci, których Michał wymieni, zapraszamy oczywiście. Ja już rozradzam, ale ja jeszcze muszę się taką uszczypliwością podzielić, że to musiał być stres dla naszych trenerów, gości tutaj. Pana Ołazarka, który obecnie zajmuje się właśnie tutaj szkoleniem i selekcjonowaniem trenerów PZPN-ie. Wybronili się, ponieważ pan Ołazarek mi wczoraj wieczorem zdradził tajemnicę, że wielu z nich nadaje się do trenowania polskiej reprezentacji. I to duma dla nic, słuchajcie, a dzięki nim między innymi zawodnicy, którzy reprezentowali poszczególne sołectwa, osiągnęli takie, a nie inne wyniki. Zaczynamy od miejsca trzeciego. Reprezentacja sołectwa Damno. Brawa dla nich! Brawa. I zapraszamy reprezentację Damna tutaj na scenę. Albo kapitana drużyny. Proszę! Muzyk i reprezentant sportowy. Trzecie miejsce. I zasłużone gratulacje. Gratuluję. I sobie obraczyliśmy, że musicie elegancko wyglądać na następnym turnieju podczas jubileuszowych 10. wydawnictw i postanowiliśmy ładnie was ubrać. Miejsce drugie, słuchajcie, drużyna reprezentująca sołectwo Bobrowniki. Drugie miejsce dla Bobrownik. To moment i pora, żeby ta reprezentacja weszła tutaj na scenę. I oto oni. Drugie miejsce w turnieju sołeckim. Bobrowniki, zasłużone gratulacje. Proszę bardzo, szkoleniowca słuchać, zwłaszcza z takim doświadczeniem chłopaki. No i mili Państwo, Paweł, właściwie to powinieneś zapowiedzieć Ty, tak jak zapowiadałeś na sesji. Pamiętasz? Koko, euro spoko, a pierwsze miejsce w turnieju Pomar Wójta Gminy Damnica, była reprezentacja. Chyca, zwyciężyła Damnica! Wielkie brawa dla reprezentacji z Damnicy. Oto oni dumnie z szalikiem w górze wchodzą na podium i w tym roku biorą główny puchar. Dla młodzieży. Wielkie brawa, gratulacje od selekcjonera, byłego premiera. I oczywiście nie możemy zapomnieć, skoro turniej było Puchar Wójta Gminy Damnica, to mieli Państwo, musi być także puchar. On nam gdzieś się tutaj troszeczkę ukrył, Paweł, pozwolić, że... I tak zostałem tobie i w ręce pana wójta. Puchar przechodni, mam nadzieję, że nigdzie nie zapodzieje się do przyszłego roku. Ja mówię jeszcze raz wielkie brawa, oto puchar trafia do reprezentacji Damnicy. Ja wam życzę, żeby on został w waszych rękach, przyszłym następnym roku. Może przejdzie na naszą własną. Chwila dla fotoreporterów, macie okazję tę jedyną niepowtarzalną z takimi postaciami się sfotografować i ze swoim zasłużonym pucharem za te pierwsze miejsce. Klesze błyskają, to jest wasz moment, wasza chwila. Ja chciałbym, Paweł, aby nasi goście nagrodzili także najlepszego strzelca i bramkarza turnieju. I uwaga, najlepszym strzelcem pierwszego turnieju Pucharu Wójta Gminy Danica w ramach tegorocznej Danicy został Krzysztof Kozłowski. Jeszcze raz Krzysztof Kozłowski, wielkie brawa. Ciekawostki podam, że znowu podczas turnieju 10 bramek, 10 goli. A najlepszym bramkarzem turnieju został jedynie z jedną bramką wpuszczoną, czyli jeden raz piła wylądowała w siatce Tomasza Kozłowskiego. Uśmiech, radość, takie święto gminy trwa. Tak uplasowały się w tym roku wyniki, a tak jak Państwo widzieliście, niezwykle podniosła chwila. Raz jeszcze dziękujemy naszym gościom za to, że zechcieli być i tę naszą uroczystość podnieść jej rangę. Dziękujemy Panie Premierze, dziękujemy Panie Selekcjonerze za to, że byliście dzisiaj z nami. Panie Wojciech.
wielkie ukłony dla Pana. Proszę pozdrowić Sejm, proszę pozdrowić PZPN, Grzegorza Lato i zapraszamy oczywiście w kolejnych latach, Panowie. Dzięki raz jeszcze. Ja wiem, że Panowie jeszcze jakiś czas z nami zostają, więc mili Państwo, korzystajcie z okazji, można porozmawiać. Kwadrans jeszcze z nami będą. Paweł, pierwsze wrażenia za nami, nagrody sportowe były. Tak.